Słoneczne Radio, dzień dobry, witamy Was bardzo serdecznie. Akurat jesteśmy na Davis Island, generalnie pozdrawiamy z Florydy. I od razu wyjaśnię pewną rzecz, nie będziemy narzekać, tylko będziemy rozmawiać o różnicach, o tym jak zmieniała i zmienia się Floryda dosłownie z dnia na dzień. Można to oczywiście zrobić w formie opracowania, posiłkując się różnymi danymi, ale najlepiej jest porozmawiać z kimś, kto co prawda no nie ma jakiegoś potężnego stażu w słonecznym stanie, ale jednak dwie dekady to jest sporo i to robi wrażenie, biorąc pod uwagę te wszystkie zmiany, które tutaj zachodzą. To jest Artur. Dzień dobry, Artur. Cześć, Paweł, witaj. Artur, 20 lat to jest szmat czas, ale rozumiem, że samochody już były na Florydzie, domy też były 20 lat temu na Florydzie i jakieś sklepy. Tak, dokładnie, dokładnie. Wiele się nie zmieniło, jeśli chodzi o to, natomiast cała infrastruktura uległa znaczącej zmianie. Teraz pytanie, czy te drogi no, nie są bardziej zakorkowane niż były w przeszłości? Kiedy przyjechałem tutaj w 2004 roku, średnio liczyliśmy mila na minutę. Pamiętam, kiedy pracowałem w Sarasocie, moja pierwsza praca na Florydzie, dojeżdżałem do pracy ponad 40 mil i nigdy nie dłużej niż 45 minut. Teraz zmieniło się to pod tym kątem, że zajmuje to przynajmniej dwa razy tyle czasu. Zrobił się tłok i ci, którzy myśleli, że te autostrady są piękne, używając terminologii młodzieżowej, wypasione, no trochę teraz jednak przecierają oczy ze zdumienia, bo te autostrady po prostu nie dają rady i trzeba je rozbudowywać. Natomiast jak się je rozbudowuje, no to są jeszcze większe korki. Construction napotykamy w zasadzie na każdym odcinku, obojętnie czy poruszamy się na południe czy na północ. Kiedyś poruszaliśmy się po tych drogach, tak jak ja mieszkam bardzo blisko 75, dwie minuty byłem już na autostradzie. Teraz w tym momencie zajmuje mi 20 minut, żeby dojechać do autostrady, więc samo to mówi za siebie. Korki były, są i prawdopodobnie będą jeszcze większe. Nie chcemy nikogo straszyć, no ale to wszystko wynika z prostej rzeczy. No, ludzie chcą mieszkać na Florydzie, ludzie chcą mieszkać w słonecznym stanie, a co za tym idzie, tych samochodów będzie coraz więcej i po prostu ta przepustowość będzie zupełnie inna. No ale trzeba przyznać, że władze i miast, i stanu robią wszystko, żeby to się zmieniło. Pytanie tylko o tempo tych zmian. Skoro mówimy o zmianach, jak tak porównasz Florydę z rokiem 2004, do Florydy z roku już teraz 2023, co najbardziej Cię uderza? Co najbardziej przeszkadza może w ten sposób? Najbardziej przeszkadza ten natłok ludzi, który jest obecnie. A kiedyś to wyglądało zupełnie inaczej. Kiedyś mieliśmy sezony na snowbirds, kiedy przyjeżdżali tylko na zimę, kiedy wyjeżdżali, Floryda pustoszała. Natomiast na chwilę obecną jest to jakby niezmienne. Już zatarła się granica, kiedy przyjeżdżają snowbirds do nas, a kiedy nas opuszczają. Po prostu ciągle jest tak samo. Też nie możemy ludziom odmawiać chęci przeprowadzania się absolutnie do słonecznego stanu. W końcu my też się do niego przeprowadziliśmy. Dokładnie. Tyle tylko, że zawsze wszystkim się wydawało, że wtedy, kiedy tych ludzi będzie zdecydowanie więcej, to życie będzie łatwiejsze i to życie będzie lepsze, a przede wszystkim to życie będzie tańsze. To wszystko poszło w jakichś kosmicznych rozmiarach kompletnie w drugą stronę. I mieliśmy nie narzekać, ale jakby nie da się, ponieważ koszty utrzymania na Florydzie wzrosły przynajmniej trzykrotnie od momentu, kiedy się tu sprowadziłem, do chwili obecnej. Coś w tym jest, bo nawet przed naszą rozmową, zresztą tutaj jesteśmy na bieżąco wszyscy z rynkiem nieruchomości, śledzimy tak, go i podglądamy. I faktycznie dom w Brandon, w Riverview, około 1600 square feet, kosztował w 2001, mówię o nowym domu, 120-130 tysięcy. Teraz to jest 350, około 400 tysięcy dolarów, więc to jest nieprawdopodobna różnica. To nie tylko ceny domów, ale za cenami domów poszły w górę podatki, ubezpieczenia na domy, a ogólnie utrzymanie się tutaj jest dużo, dużo cięższe niż wcześniej. Wszyscy zawsze wiedzieliśmy, że na Florydzie zarobki, delikatnie mówiąc, były i cały czas niestety są mizerne. Tyle tylko, że no mimo wszystko ludziom było łatwo się z tego utrzymać. Kiedyś rozmawialiśmy na ten temat również prywatnie i mówiłeś, że jeszcze ludzie odkładali i nie wiedzieli, co tak naprawdę z tymi pieniędzmi robić. No, teraz trudno pomyśleć sobie, że ktoś ma takie zmartwienie. Dokładnie, to jest największym zaskoczeniem dla tych, którzy przyjeżdżają z zewnątrz na Florydę, ponieważ ta opinia krążąca o taniej Florydzie już się niestety nie sprawdza. No ale też trzeba pamiętać, że, no, że coś za coś. Mamy słońce, mamy plażę. No, nie przeniósłbyś się chyba w inne miejsce. Nie, ja przyjechałem z Nowego Jorku po 4 latach.
A potem co roku wyjeżdżałem do Nowego Jorku po to, żeby się tylko upewnić, czy moja decyzja aby była słuszna. Okazało się, że tak. Kiedy ostatni raz byłeś w Nowym Jorku? Rok temu. Wiem, że nie byłeś ostatnio, bo prawdopodobnie do teraz jeszcze byś siedział na lotnisku. Tak, dokładnie. To nie w tym roku. W zeszłym roku w okolicach świąt byliśmy w Nowym Jorku. To nie jest to miejsce, gdzie chcielibyśmy wrócić. Mimo, że to piękne miejsce i szalone. I są tacy, którzy uwielbiają, bo im głośniej, dokładnie, tym im się żyje lepiej. No jednak jak ktoś decyduje się na Florydę, to wychodzi z troszeczkę innego założenia i czegoś zupełnie innego oczekuje od życia. Jakie największe plusy według ciebie, dla ciebie ma Floryda? No bo to jest oczywiście twoje subiektywne spojrzenie na słoneczny stan. Wiesz co, no tak, nieodzownie pogoda. Pogoda, która nas tutaj rozpieszcza, tak jak wspomniałeś. Ja pamiętam tą Florydę, kiedy tutaj przyjechałem w 2004 roku i ciągle ją taką pamiętam i ciągle wydaje mi się, że żyję w tamtych czasach. Natomiast z dnia na dzień uderza mnie rzeczywistość, która niestety zmieniła się dość mocno. No tak, ale doszukując się w tym całym szaleństwie plusów, no nie należy zapominać, że wtedy, kiedy jest więcej ludzi, siłą rzeczy musi pojawiać się więcej atrakcji. Musi pojawiać się więcej miejsc, takich jak restauracje, bary, do których możemy pójść i sobie posiedzieć. No na Florydzie nawet można, jak ktoś się uprze, pojeździć na łyżwach. Mimo tego, że mamy tutaj cały czas słońce i ciepło, może również wybrać się na górkę ze śniegiem, żeby na jakiejś dętce sobie zjechać. Na północ od Tampy wybudowano takie zimowe miasteczko, w Dade City dokładnie. Tam jest właśnie możliwość pojeżdżenia sobie na łyżwach, a po zjeżdżaniu na tubach spędzenia dnia w innych warunkach niż tutaj mamy na co dzień. Gołym okiem widać, że jest tutaj zdecydowanie więcej ludzi, ale według prognoz do 2025 roku ma być 23 miliony mieszkańców słonecznego stanu, a według ostatniego opracowania no jednak może ich być zdecydowanie więcej, jeżeli to szaleństwo się nie zatrzyma. Mówię szaleństwo, choć ja oczywiście kibicuję wszystkim tym, którzy przeprowadzają się na Florydę, no bo z jakiegoś powodu się tutaj znaleźliśmy. Jak najbardziej. Zapraszamy wszystkich, bo naprawdę warto. A mimo tego, że czasami ciężko nadążyć za tym wszystkim, to uważam, że warto. Twoje ulubione miejsca tutaj w okolicach? Z racji tego, że mieszkamy pomiędzy Tampą a Sarasotą, mamy tak jakby łatwiejszy dostęp do miejsc typu Clearwater, do St. Petersburga, mamy tak samo podobną drogę do Sarasoty, więc to są nasze tak jakby ulubione miejsca tutaj, gdzie się wypuszczamy na weekendy. Tutaj mamy taką przestrogę, tak przy okazji, infrastruktury i życia, przede wszystkim dla tych, którzy są w średnim wieku i przeprowadzają się na Florydę, aby dokładnie i uważnie sprawdzać, w jaki rejon się przeprowadzamy i gdzie szukamy swojego gniazdka pod kątem dzieci, bo niestety, co prawda to się zmienia i będzie zmieniać w najbliższej przyszłości, no ale szkoły nie mają najlepszej opinii, w zależności od rejonu. Tak, to prawda. Szkoły na Florydzie nie mają dobrych opinii. Można powiedzieć, że średnio na county przypada 2-3 szkoły, które są powyżej średniej, natomiast reszta jest dość nisko. Więc ludzie, którzy przeprowadzają się tutaj z latoroślem, muszą wiedzieć, że wybierając miejsca na Florydzie, trzeba kierować się też między innymi tym, gdzie są dobre szkoły. Ty mieszkałeś tylko 4 lata w Nowym Jorku. Ja mieszkałem 20 lat w Chicago i na przedmieściach, więc troszeczkę inaczej patrzę na środowisko polonijne i ogólnie na całą Polonię. No i jestem w stanie zrozumieć tych, którzy przeprowadzają się na Florydę, szukają tego polonijnego świata, i nagle się okazuje, że on jest bardzo ubogi. To nie jest tak, że tutaj nie ma Polaków, bo Polacy są, tyle tylko, że oni są no dość mocno rozrzuceni. Co prawda spotykamy się, no ale nie tak często i nie na taką skalę jak w Chicago, w Nowym Jorku czy też w New Jersey. Tak, ale mimo wszystko od kilku lat, z racji tego, że Polonii przybyło bardzo dużo na Florydzie, a coraz więcej tych polskich imprez i spotkań się organizuje, więc przez to jest większa integracja. Wow, są jednak plusy. Tak, są plusy. Odnoszę wrażenie, że no nie zamieniłbyś Florydy, na pewno nie na inny stan. Pytanie, czy zmieniłbyś miejsce zamieszkania na Florydzie, tak jak robi wielu Polaków, którzy przeprowadzają się na przykład do Tampy, ale później życie i finanse i ceny wszystko weryfikują i zaczynają szukać innego miejsca, niekoniecznie w Tampa Bay, a na przykład bliżej Orlando. A z racji wykonywanej mojej pracy przez niespełna 9 lat, zjeździłem całe Stany, więc byłem praktycznie w każdym jednym stanie, wzdłuż i wszerz,
nie zamieniłbym tego miejsca, w którym jestem obecnie, na inny stan, bądź na chwilę obecną na inne miejsce na Florydzie. A gdybyś miał taką opcję, żeby zmienić miejsce w słonecznym stanie, to w którą stronę? W tą cieplejszą? Tam kierunek Miami? Tak, to pewnie byłyby okolice Miami, niekoniecznie samo Miami, natomiast tamta strona, tak powiedzmy, godzina na północ od Miami. Czyli generalnie, nawet jak ktoś narzeka, nawet jak komuś coś się nie podoba, no to koniec końców i tak siada sobie z lampką wina albo z kawą gdzieś w takim pięknym miejscu i mówi: to była dobra decyzja, tutaj się super żyje. Tak, dokładnie. Każdy z nas ma wybór, więc poruszanie się po słonecznym stanie jest, przemieszczanie się jest dość łatwe, więc nie ma problemu przeprowadzić się w każdym czasie, o każdej porze na inną stronę i zacząć życie od nowa. Bardzo Ci dziękuję. To był Artur, mieszkanie z Riverview w Tampa Bay. Mam taką gorącą prośbę do Was, jeżeli chcielibyście podzielić się swoją historią, niekoniecznie musicie tutaj mieszkać już dwie dekady, to może być rok, dwa, na pewno macie swoje spostrzeżenia, na pewno też macie swoje uwagi, na pewno też widzicie plusy i minusy przeprowadzki do słonecznego stanu. Dajcie nam znać, napiszcie na Messengerze, z przyjemnością się z Wami spotkam, porozmawiam i puścimy Waszą historię w świat. Pozdrawiamy z Davis Island, tuż obok Tampy. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć. To jest Słoneczne Radio. Słoneczne Radio.com.